Kochali nas ludzie w całej Polsce. Dowiedziałem się o tym, że mam grać w tym filmie z radia. Jadąc sobie samochodem usłyszałem reżysera opowiadającego o swoim nowym filmie. I w końcu, gdy dziennikarz przyparł go na muru i zażądał, żeby powiedział, kto ma grać Banasia, wymienił mnie. Więc w sumie to jest pierwsza propozycja, którą dostałem przez radio. I potem się spotkaliśmy i domówiliśmy szczegóły. No i jak dostałem scenariusz, no to no na pewno to było coś takiego, że poczułem, że to jest taka okazja, żeby zrealizować w tym życiu zawodowym to swoje marzenie z dzieciństwa. Żeby, no bo ja jako dziecko chciałem być oczywiście piłkarzem. Więc to no, taką satysfakcję odczuwam, że mogłem zagrać w filmie o piłce. Byliśmy wtedy królami życia. Kiedy drugi reżyser, pan Marek Serdyków, zaproponował mi casting i udział w tym filmie, no powiem szczerze, że zaparło mi dech w piersiach, ale chciałem się sprawdzić, czy dam radę. Trener potrzebował tylko jednego napastnika. Co jak nie wygramy? Gdzie chujowo, Janek? A zna pan Jana Banasia? Ja mówię, no znam Jana Banasia, oczywiście, prawoskrzydłowy napastnik, Górnik Zabrze, ucieczka do Niemiec, bramka Polska-Anglia na Śląskim, strzelona, dalej już nie grał, wyjechał. No tak, ale czy zna pan jego historię? Ja mówię, no nie, no to pan się zapozna, podrzucimy. Przeczytałem, Jezus Maria, ludzie, jest materiał na scenariusz. Ci, którzy kochają, latami nie mogą tego powiedzieć. Mówią, że miłość nie jest w życiu najważniejsza. To nieprawda. To jest przepierdolony. Nie będę grał w mistrzostwach. To nie będziesz. Piłkarzem przede wszystkim inteligentnym, mającym czucie sytuacyjne. No i był wielką taką obietnicą, promesą polskiej piłki, która nie mogła w pełni na skutek różnych przedziwnych zawiłości, że tak powiem, losu, do której się przyczynił też niestety ojciec Jana Banasia, który grałem w filmie, wyjechać na Mundial w 1974 roku z Orłami Kazimierza Górskiego. Ale pamiętamy go właśnie z meczów w Zabrze, w Górnika w Zabrze, z meczów reprezentacji. No był to zawodnik bramkostrzelny przede wszystkim, grający głową i z głową. Walczyliśmy z Anglikami o udział w Mistrzostwach Świata. Trener Górski powołał mnie do reprezentacji. Zawziąłem się i byłem dobry. Banasz, proszę Państwa, wspaniale! Nie jestem jakimś specem od filmów, ale często bywałem na planach filmowych i bardzo mnie to ciekawiło, jak powstaje film, prawda? Jaka jest ciężka jednak praca aktorów, którzy wywiązali się z tego naprawdę bardzo dobrze. A nas było dwóch. I była jeszcze Marlena. Nawet cycków nie ma. Której obaj kochaliśmy się od dziecka. Ja Mateuszowi oczywiście zawodowo, tak, przyglądałem się jako młodemu aktorowi od czasu jego debiutu. Śledziłem wielu zresztą aktorów. I to zawsze tak, że ktoś się komuś podoba, tak? Mówię, no, ciekawy aktor, taki niesztampowy, dobrze wygląda. Będę miał jakiś pomysł, kiedyś tego obsadzę. No jak zacząłem pisać tekst o Banasiu, to mówię, cholera, ale Kościukiewicz gra w piłkę. Mówię, a no to może to się da złożyć. Mówię, podobny, gra w piłkę, ten sam wzrost. Dobra, bierzemy. Potem skonsultowałem to jeszcze z Janem Banasiem. Wiedział, kto to jest. On mówi, Kościukiewicz? On ma takie nogi jak Best, a Best był moim idolem. No to mówi, to fantastycznie. Znałem Janka Banasia z historii piłki nożnej. Czyli ze słynnej drużyny Górnika, która no, osiągnęła tak gigantyczny sukces w piłce klubowej. Jego osobistych losów nie znałem wcześniej, poznałem je przygotowując się do filmu. Przed zdjęciami spotkaliśmy się, mieliśmy taką długą, osobistą rozmowę. Opowiedział mi masę ciekawych historii, mnóstwo jakichś szczegółów. I w pewnym momencie zapytałem go, czy to jest dla niego ok, że ja będę odgrywał tą postać, która jest inspirowana jego życiem. No i pan Janek powiedział, że przypominam mu jego idola z dzieciństwa, czyli George'a Besta, który akurat tak się złożyło, że był też piłkarzem mojej ulubionej drużyny z dzieciństwa.
Więc jakoś tak znaleźliśmy tą wspólną płaszczyznę porozumienia i poczułem, że wszystko jest okej. Okay. Całe życie gram w piłkę, co ja będę robił? Tylko nie krzywdź innych, Janek. Cudowny reżyser. Z Janem spotkaliśmy się wcześniej już w jednej produkcji. Powiedział mi później, dopiero w Zabrzu po premierze, że on myślał o mnie już od samego początku, że obsadzić mnie tej roli. Więc generalnie dla mnie to jest super, bo właśnie tak bym chciał, żeby reżyserzy mnie obsadzali, jakby nie w sposób oczywisty. To, że akcja filmu nawiązuje do piłki nożnej, że bohaterowie grają w piłkę, miało niewątpliwie duży wpływ na moją fascynację tym projektem, bo ja chciałem grać w piłkę, marzyłem o tym, żeby być piłkarzem. Ale niestety tak się potoczyła moja droga, niestety albo stety, tego nie wiem, tak się potoczyła moja droga, że wylądowałem tutaj, więc jakąś namiastką tych marzeń na pewno był udział w tym filmie i wyobrażałem sobie oczywiście te sceny piłkarskie zupełnie inaczej, realizację ich, nie sądziłem, że będzie aż taka trudność w ich realizacji ze względu na przykład na piłkę, która była spreparowana na potrzeby naszego filmu, nie ułatwiała zadania, robiła co chciała de facto i trzeba było naprawdę się dostosować do niej, żeby ta wiadomość, że jak piłka odskakuje od nogi, jak ona robi rzeczy nieprzewidywalne, no to nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy na boisku i automatycznie sztywnieją nogi po prostu i człowiek nie bardzo wie, jak ma się w tym odnaleźć. No i ta piłka tą trudność nam sprawiała, więc było ciekawie. Dodatkowo jeszcze buty, które były uszyte specjalnie na potrzeby naszego filmu, okazały się niepiłkarskie i podeszwa po jakichś tam 3 godzinach kręcenia po prostu zrobiła się taka od ułożenia stopy, więc de facto można powiedzieć, że ta zatudł się wyprofilowała do naszych stóp, tylko że chyba nie o to chodziło. No nie było łatwo te sceny nakręcić i jeszcze też pamiętam strasznie stukłem biodro, prawie tak, że nie mogłem chodzić następnego dnia, bo ja ten faul, co kręcimy, musiałem się przewracać po kilkanaście razy. To jest film o miłości, o upadku, o tym, że się wstaje. To jest to, co jakoś uwiodło mnie w tym bohaterze od początku, jak tylko przeczytałem scenariusz, że to jest taki bohater, który mimo tego, że ciągle upada, mimo tego, że ponosi masę klęsk, że ponosi odpowiedzialność za błędne decyzje, które popełnił, mimo tego wszystkiego zawsze wstaje, zawsze się podnosi i mierzy się z tym swoim życiem i próbuje realizować swój talent. Taka postać heroiczna. Nie wybrał. '74 rok, mecz na wodzie. Obóz studentów architektury w Nysie, rysunkowym. Fajna pogoda, słońce, przerywamy prace rysunkowe, gromadzimy się w świetlicy bodajże hotelu robotniczego w Nysie, bo tam mieszkaliśmy i w gronie kilkunastu studentów z mojego roku oglądamy ten mecz. Miałem wtedy 17 lat i oglądałem z duszą na ramieniu ze swoim tatą mecz Górnika z Romą. No cóż, trener Geza Kaloczaj to był facet, który miał fantastyczną koncepcję, zmienił w ogóle ustawienie Górnika wówczas, bo to był przede wszystkim zrobił coś, czego nie robili wcześniej żadni trenerzy. Zalecił, że zawodnicy ofensywni nie wracają do defensywy i odwrotnie, i defensywni nie idą do ofensywy. I ustawienie zmienił, o ile pamiętam, to było 2-4-2. To też była nowość w Górniku, ale się sprawdziła. To był taki kreator, który po prostu ukształtował Górnika i postawił go w czołówce najlepszych drużyn europejskich i światowych. Film kończył się na jakimś meczu, o którym nikt nie wie. Być może te emocje nie byłyby aż tak duże. Historyczne wydarzenie, które wszyscy pamiętają. No recenzje to oczywiście ludzie czytają, bądź nie. Ale taka narracja pod tytułem widziałeś gwiazdy? Nie? To idź na gwiazdy, człowieku, zajebisty kin.
polska drużyna. W finale pucharu, zdobywców pucharu. Szalejemy ze szczęścia. Komu żeś kibicował? A ty? W sporcie, w miłości, w kulturze warto grać fair w każdych okolicznościach. Cieszę się, że oglądacie ten film z legalnego źródła. Udanego seansu. Jan Banaś.